Cześć, tu Teotwin, witam was już w szóstym odcinku z The War of Mine. Jak widzicie, jak przyjemnie odblokowały nam się pozostałe trzy lokacje. To jest plac snajperów. Centrum miasta było niegdyś piękne, pełne parków, placów i pomników otoczonych zabytkowymi budynkami. Niestety, wskutek licznych wypadków śmierci cywilów, okolica ta zyskała miano Placu Snajperów. Możemy znaleźć tam coś cennego, ale będzie to ryzykowna wyprawa. No ciekawe, ciekawe. Ruiny. O dziwo, ponoć mieszkają tam nadal jacyś ludzie, z pewnością zdołali ukryć jakieś zapasy, może żywność w puszkach, a może też opatrunki i leki, ale nie zechcą z nami handlować. Gdyby sytuacja zrobiła się tragiczna, można ich zawsze okraść. No może niekoniecznie. Przed wojną można tu było naprawić samochód. Była to uczciwa, rodzinna firma prowadzona przez porywczego syna i jego ojca staruszka. Jeśli wciąż tu mieszkają, być może będą chcieli z nami handlować. Jeśli zaś ich tu nie ma, może znajdziemy jakieś użyteczne przedmioty i trochę jedzenia. Dobrze, więc ja bym poszedł tutaj. W tym momencie. On jest chory, on musi zdecydowanie spać. Boris niech czuwa i ona niech śpi. A Katią wyruszymy. Weźmiemy ze sobą to, co nam zostało z lekarstw, czyli ostatni opatrunek. Obawiam się, że to jest dość ryzykowne posunięcie. Ale jak narobię trochę bimbru. To pójdę je wymienić za lekarstwa u żołnierzy. Części. Najistotniejsze ze wszystkich. Na 90%, no i nadal tu są. Czemu zjechałaś? A jeśli są, to będą potrzebowali leków. A ja im te leki postaram się doręczyć. Ja potrzebuję leków dla ojca. A to ci, kurde, niespodzianka. Części elektryczne. Tam na razie nie wejdziemy. Jeśli będziemy chcieli ich okraść, to tam wejdziemy. Nie wiem, czy chcę ich okradać. Na razie chcę wszystko zanieść tutaj. Sporo części, no w końcu to jest garaż i od niego też będzie można kupić części. Mam tylko nadzieję, że nikogo mi nie ranią w trakcie, gdy sprzedaję mój ostatni bandaż. Ile mamy części? 6. Coś jest. Właśnie, tego mi było trzeba. Sporo ci mogę za to dać.
Może nie jedzenie. Może bardziej części. Właśnie części, bo tego mi najbardziej potrzeba. A do tego trochę materiałów podstawowych albo części elektryczne. Wiem, że prędzej czy później tego zabraknie. Na przykład w mojej poprzedniej rozgrywce czegoś takiego nie miałem i nie właśnie dlatego nie miałem skąd brać części elektrycznych. Tutaj będę miał ich od cholery, widzę. Czy od cholery to przesadne, ale będę miał dostęp do nich. Jakiś taki czy inny. Sporo części teraz przyniosę. Dobrze. Katia wraca. Zaatakowali. Zimne dni minęły. O, to jest dobra wiadomość. A czy już nie będzie można śniegu przetapiać, ale to i tak jest dobra wiadomość. Zaatakowali. Boris chyba zaczyna się kiepsko czuć. Teraz jesteś chory, już zima minęła. Zmęczona, głodna. Cieszę się, że wymieniliśmy się z tymi ludźmi. Moglibyśmy to powtórzyć. Oczywiście, gdybyśmy tylko mieli leki. Teraz jest natomiast inny problem. Bo nie mamy wody. I nie mamy skąd jej wziąć. Czyli jesteśmy w grubiej dupce. Lekko chory dochodzi do siebie zadowolony. Idź szybko, zrobi. Raz jeden chłopak przyniósł mi figurkę ze złamaną ręką. Takiego plastiku nie da się skleić. Ojej, poważna sprawa, mówię. A jemu się oczy od razu zaszkliły, więc kazałem mu tylko przyjść jutro. I jakoś to naprawiłem. Znam sposoby. Jak on to zobaczył, to o mało nie pękł z radości. Nie wiem, co się z nim potem stało. Figurkę znalazłem na ulicy, kiedy wyszło kiedy wszystko diabli wzięli jeny. Dobra, pieca już nie trzeba nagrzewać. Trzeba jak najszybciej zrobić to do produkcji wody. Ty musisz się zaraz położyć. Postawmy to tutaj. Katia, zrób jedzenie. Otwórz to. Katia, zrób chociaż jakieś jedzenie. Chyba, że możesz to ulepszyć. Można. To zrobimy potem. Idź się na razie połóż. Ty też się na razie połóż. Jesteście zmęczeni. Ona dalej jest lekko ranna, on dalej jest lekko chory. Momentalnie to nastawiasz. Nie mamy filtru. Zajebiście. Mamy sporo części, więc ten tych filtrów trochę można zrobić. Nie jesteś zmęczony, chociaż tyle. Dobra, zanim dokończysz te filtry, trzeba tutaj nastawić go. Dokończyć te filtry. Sklepikarz przyszedł. Dobra, jak Katia wyśpi się, to będzie mogła pohandlować, bo nikt inny tutaj nie ma sensu. Nie wiem, co ja będę dla niego miał. Będę miał bimber na pewno. Gimber. Czemu jeszcze się nic nie złapało? Teraz idź ulepszyć kuchenkę, bo to jest cholernie istotne. Mamy tyle części, że jest spoko.
Ej, Bondy, zaraz sobie pójdzie. Wstawaj, Katia. Za długo cię wcześniej przytrzymałem. Dobra. Ach, i tak nam brakuje wody. No ale nic, na razie niech zrobi to, co można. No, Katia. Jest pięknie. Spiesz ten pimber po drodze. I biegnij tutaj, żeby zjeść posiłek. Mam nadzieję, że gościu nie ucieknie, bo będzie lipa. Już jest 2:30. No już ci otwiera. Nie mówcie, że pójdzie sobie o 3:00. Czekaj. No. A ona jest we wszystkim spokojna, więc jest okej. Masz wodę. Wiesz co? Dla mnie to jest priorytet w tym momencie. A już to nie jest taki priorytet, bardziej leki. W zamian za leki mogę ci dać bimber. Chyba sobie żartujesz. Bardzo hojnie swoje zdrowie. To był moment, zaraz coś wymyślę. Albo nic nie wymyślę. To mogę ci dać, to mogę ci dać. Śnieg. To mogę ci dać. Nic z tego. A jakbym chciał jednak tą wodę? Pięć wody, dobra. Poddaję mu te książki. Najwyżej, trudno się mówi. Potrzebuję tej wody. A te bandaże i to będzie można sprzedać. Albo wykorzystać w trudnej sytuacji. Czy ty coś jeszcze masz? Ja nic nie mam, żeby ci oddać. Za coś muszę ten bimber robić. A wody jest lipnie. Dzięki. Ona jest tylko zadowolona, dobra. Lekko chory, zadowolony. Pierdzielni im żarcie jeszcze. O, oczywiście mi się jedzenie skończyło. Czyli za 2 dni nie będzie co jeść. Super. Cały bimber, jaki miałem, sprzedałem. Czyli jest takie 2 na 10 grube. Dobra, idziesz się położyć, bo jesteś dalej lekko chory. Teraz każdy jest kurwa lekko chory albo lekko ranny. Lipa. A jedzenie właśnie całe poszło, jakie miałem. I jestem w dupie. Temperatura jeszcze tak wybitnie jakoś nie skoczyła. No ale chociaż nie jest już zima. Co my tu mamy? Kawa staje się towarem deficytowym. Super. Przerywamy audycję, by poinformować o tragicznym zdarzeniu. Dziś rano na głównym targowisku wybuchł pocisk. Super. Z przyjemnością ogłaszam, że robi się coraz cieplej. I całe szczęście pojawiły się
cztery nowe lokacje. Zobaczmy, co mamy do dyspozycji. Mamy Kościół Maryi Panny. Kościół Maryi Panny słynął z działalności charytatywnych księdza Olka. Niestety ostatnio został zdewastowany, a ksiądz zginął. O, a to ciekawe. Okolice jest z pana gruzem. Warto wziąć ze sobą łopatę. Ponoć zakrystię opanowała grupa uzbrojonych mężczyzn. Wyprawa tam może być niebezpieczna, ale chyba nie mamy wejścia, bo tam jest dużo jedzenia. Zobaczymy. Szpital miejski. Szpital był wielokrotnie ostrzeliwany, potem jeszcze wybuchł tu pożar. Wielokrotnie napadali go bandyci, a mimo to wciąż działa. W jednym skrzydle nadal przyjmowani są pacjenci. To można się wyleczyć, jak będziemy bardzo chorzy. Ty jesteś lekko ranny, idziesz spać. Tobą się przejdę chyba, no jeszcze zobaczę. Ty śpisz. O, lekko chory, lekko. Ty czuwasz, Borys. Ktoś musi wyzdrowieć, jak ktoś nie może. Tak, więc to jest to. Dalej jest hotel. Niewielki, acz luksusowy hotelik będący niegdyś własnością biura podróży Pogoren. Obecnie zajmują go uzbrojeni bandyci. Co jakiś czas z budynku dochodzą wrzaski. Lepiej trzymać się od tego miejsca z daleka. Ale to jest dość kuszące miejsce. Plac budowy. Miał tu powstać luksusowe osiedle, a tutejsze mieszkania cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Gdy wybuchła wojna, deweloperzy uciekli za granicę. Jakiś czas temu wojsko starało się z rebeliantami o kontrolę nad tą okolicą. Moglibyśmy poszukać tu zapasów pozostawionych przez oddziały buntowników, ale jest szansa, że natkniemy się na wojskowe patrole. O kurde. Szczerze, poszedłbym do hotelu, ale to jest cholernie ryzykowne. To jest cholernie ryzykowne, ale może się opłacić. Pójdę Katią. Albo nie, szczerze, nie pójdę Katią. Będę czuwał Katią. A pójdę Emilią. Bo jak ją ewentualnie stracę, to najmniej na tym ucierpię. Bo jest najmniej użyteczna w całej tej bandzie. Więc najwyżej przygotuj się. Będzie mi na pewno potrzebny nóż i póki co nic innego. I tu się dopiero zaczyna robić coś ciekawego. Znakomite, tętniące życiem. Znaczy, nie wiem, jak tu należy działać, ale mogę spróbować. Czy ja na pewno poszedłem w dobre miejsce? Jak nie, to chociaż moment, zerknijmy. Na razie to ja tu nic nie widzę. Ale boję się też otwierać. Pójdźmy na górę. Ogólnie rzecz biorąc, ryzykowne miejsce. Ale może być ciekawie. Tutaj też za dużo nie widzę. O, tam ktoś jest. Tutaj też ktoś jest. Są po prawej stronie tego budynku. Tu jest na szczęście zamknięte.
tutaj chyba na spokojnie spróbuję otworzyć i przejść. Mam nadzieję, że nikt mi nie wyskoczy. Co my tu mamy? Te zwłoki są potwornie okaleczone. Rany zadano ze szczególnym okrucieństwem. Musiał to zrobić jakiś kompletny psychopata. Pocieszyłaś mnie, Emilka. O, patrzcie, to było zabarykadowane z drugiej strony. Dobrze wiedzieć. O, już mamy z czym wracać. Bóg ci tu nie pomoże? Zamknij się, bo ci oczy wydrapie? Brzmi super. Gdybym miał Pawla, to bym skusił się na szybki bieg. Chyba nie mam innego wyjścia. Cholera, szkodnik. Nie umiem się skradać. Jestem zdolnym prawnikiem. Jedziemy. What? Po cichutku. Co? Nie strzelaj do mnie. O kurde. Gdzie jest ten... Gdzie jest ten szmata? No jeszcze kroczek. Jeszcze kroczek do przodu. Kroczusiek. Nie, to nie. O kurwa. Cały misterny plan w pizdu. Jestem martwy. Emilia nie żyje. No niestety. Bywa. Bywa. Naprawdę bywa. Emilia nie żyje. Została zabita podczas szukania zapasów. Cóż, trudno się mówi, nie? Trudno. No ale szczerze mówiąc, poprzedniej rozgrywce udało mi się nikogo nie stracić przez całą grę. Teraz dość szybko straciłem. Chociaż szczerze nie żałuję, bo ona była strasznie mało przydatna. Nie wiedziałem nawet, co robił jej skill. Mieściła 10 i jeszcze co chwilę była ranna i nie mogła się z tego wyleczyć. Więc była strasznie irytująca. A na jej miejsce wydaje mi się, że może przyjść ktoś lepszy. W każdym razie oni będą dość smutni. Emilia nie wróciła z dzisiejszego wypadu. Będzie mi jej brakowało. Emilia, nie mogę przestać myśleć o jej śmierci. Czy można było coś zrobić, żeby tego... temu zapobiec? Emilia nie wróciła z poszukiwań. Będzie nam jej brakować. No i przestali być zadowoleni z życia. Gdzie jesteś? Ty śpisz. Ty śpisz. Ty musisz iść spać. O. Tobie nic nie jest, więc... do roboty. Trzeba nam bimbru. To nic. Trzeba nam wody. O! Wreszcie. Wreszcie jakieś jedzenie znalezione. Ja wiem, że jesteś głodny. Raczej do jutra nie znajdziemy kolejnych dwóch kawałków, więc ktoś możliwe, że zostanie głodny. Chyba, że wymyślę, gdzie... Nie no, pójdę wymienić za jedzenie. Bimber. Tylko, że mi tego bimbru za dużo nie zostało. Przede wszystkim to mam w cholernie mało wody. Mam jeden bimber i trzy wody. Przecież surowego jedzenia nie mogą jeść. Ważne, że kolego wyzdrowiałeś. Może ktoś dzisiaj przyjdzie do nas?
nikt nie przyszedł. Szkoda. Bywa. Jedyne co pozostało to zaczekać na wodę, no ale wydaje mi się, że starczy, bo i tak już cholernie długi odcinek jest z takimi emocjami. Więc przerwiemy tutaj. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku This War of Mine.